Katowice mają być mniej zakorkowane, a miejsca parkingowego nie trzeba będzie szukać w ciemno. Taka wizja może się spodobać kierowcom. I tak ma działać inteligentny system transportowy, na który miasto wyda prawie 90 milionów złotych. Ma się składać z kilku elementów, w tym systemu informacji parkingowej. Dzięki takiej celowanej informacji o wolnych miejscach parkingowych kierowcy nie będą musieli szukać tych miejsc, tylko będą bezpośrednio jechali w te obszary, gdzie te wolne miejsca się znajdują. Analogiczny taki kolejny system, który będzie też pozwalał te czasy optymalizować, to system informacji dla kierowców o czasach przejazdu przez miasto, dojazdu do centrum, do takich newralgicznych punktów oraz kierowanie na trasy alternatywne w sytuacjach, gdyby wystąpiły jakiekolwiek zatory. Zatory występują, gdy cokolwiek wydarzy się na jednej z głównych dróg przebiegających przez miasto, choć Katowice chwalą się, że i tak jeździ się tu lepiej niż w innych miastach. Przyznam ze zazdroszczą układów drogowych, które tutaj mamy i tym się też chwalimy. Zresztą wychodzi to w różnych rankingach, że miasto Katowice jest jednym z najmniej zakorkowanych miast, ale oczywiście musimy myśleć cały czas o poprawie tego ruchu, właściwie płynności tego ruchu przez miasto, bo to wpływa również na ekologię i na tym nam też bardzo zależy. Stąd ITS, ale stąd też jakby wejście na inny poziom sterowania ruchem. Na inteligentny system transportowy złożą się tysiące elementów. Będą to m.in. kamery, czujniki i pętle indukcyjne. Wymienić trzeba będzie semafory sygnalizacji świetlnej na 112 skrzyżowaniach. W mieście pojawi się 17 znaków zmiennej treści. Systemem inteligentnego parkowania zostanie objętych ponad 2000 miejsc postojowych, a o ich zajętości będzie informowało 12 tablic. Będzie praktycznie wszystko się odbywało automatycznie, jednakże operatorzy będą mieli wpływ na przepustowe skrzyżowań, czyli jeżeli czujniki oraz kamery zamontowane na skrzyżowaniach zauważą, że coś się dzieje niepokojącego, będą mogli sterować ręcznie sygnalizacjami. Informacje będą trafiały też do kierowców za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Podobne systemy działają już w sąsiednich miastach, w tym w Chorzowie i Tychach. Tak wygląda aplikacja ITS w Gliwicach. Są znaki zmiennej treści i tutaj też można podejrzeć, co na tych znakach się wyświetla w danym momencie. Jak pokazały badania przeprowadzone po wdrożeniu ITS w Gliwicach, ruch jest tam nieco płynniejszy. Na różnych ciągach mamy w Gliwicach poprawę na różnych poziomach procentowych. Jest to od 3 do nawet 16%, także w skali miasta jest to dość dużo. Musimy pamiętać o tym, że korzystają z tego nie tylko kierowcy, ale korzysta z tego też również komunikacja zbiorowa, która też dostaje priorytet zielonego światła. System w Katowicach ma być gotowy w czwartym kwartale 2023 roku.